Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Siedmiu Wspaniałych na Ewangelia po katolicku. Spotykamy się w każdy czwartek wieczorem po to, aby razem wspólnie poznawać tajniki dotyczące siedmiu sakramentów Kościoła. Jesteśmy przy omawianiu sakramentu szóstego, czyli sakramentu święceń. Tutaj katechizm nas odesłał do pewnych punktów, które też dotyczą tego sakramentu, ale są troszeczkę wcześniej w temacie, w punkcie wyznanie wiary w tym dziale. Dlatego też wróciliśmy do nich. Chcę, żeby to było też kompleksowo omówione razem z tymi punktami. Dlatego dzisiaj omawiamy punkty od 880 do 887. Będą to punkty poświęcone zagadnieniu takim jak kolegium biskupów i jego głowa papież, czyli dzisiaj o biskupach i papieżu, który stoi na czele wszystkich biskupów. Skąd się to wzięło, jak to katechizm nam tłumaczy? Bardzo ważne, myślę, że zagadnienie, zwłaszcza dla Kościoła katolickiego, który opiera się przecież też na tej świętej władzy przekazanej od apostołów, i jest to coś, co jest wyznacznikiem prawdziwości Kościoła, czy jest przekazywana władza święceń. O tym więcej w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie, witam Was zresztą na wszystkich naszych platformach, na których jesteśmy, czyli na YouTubie, Facebooku, Instagramie i Spotify. Myślę, że wszystko, co trzeba było powiedzieć, powiedzieliśmy sobie i trzeba już zaczynać. Kochani, zaczynamy. Chrystus, ustanawiając 12, nadał im formę kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra. Tu mamy odnośnik do 402, czyli to jest Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium, punkt 19, tam jest to, stąd ten cytat został wzięty. I dalej też za Lumen Gentium i kodeksem prawa kanonicznego, jak z ustanowienia pańskiego święty Piotr i pozostali apostołowie stanowią jedno kolegium apostolskie, w równy sposób biskup Rzymu, następca Piotra i biskupi następcy apostołów pozostają we wzajemnej łączności. Czyli to, co ustanowił Pan Jezus, zostało przeniesione na Kościół dalej. To trwa dalej właśnie w naszych biskupach, ponieważ każdy następca świętego Piotra jest właśnie, no właśnie, też się mówi, że następca świętego Piotra. To jest takie zawsze odwoływanie, nie następca, że papież Benedykt jest następcą Jana Pawła II, Franciszek Benedykta, nie? I tak tam wcześniej jeszcze tak się cofać. Każdy z nich jest następcą świętego Piotra i zastępcą Chrystusa na ziemi. To bardzo podkreślane. Następca Piotra, biskup Rzymu. Stąd też jest ta już starożytna czcigodność stolicy Piotrowej, stolicy rzymskiej. O tym będzie jeszcze troszeczkę więcej. Już za chwilę. Jedynie Szymona uczynił Pan opoką swojego kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze kościoła. Tu mamy odnośnik do Ewangelii według świętego Mateusza 16:18-19. Ustanowił go pasterzem całej trzody. Jana 21:15-17. Paś baranki moje. Ta rozmowa, dialog Pana Jezusa z Piotrem. Trzykrotne pytanie o miłość, które stawia Pan Jezus Piotrowi. Dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także kolegium apostołów, pozostającemu w łączności ze swoją głową, czyli na ręce Piotra przekazał wszystkim. I to widać często, że ten Piotr jest w Piśmie Świętym, ten prymat Piotra jest widoczny, nawet jak idą apostołowie Jan i Piotr do grobu, no to właśnie Jan puszcza Piotra pierwszego, żeby on wszedł pierwszy, chociaż pierwszy przybył, to ze względu na tą szczególną rolę Piotra, to on zostaje puszczony pierwszy. Ta pasterska misja Piotra i innych apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła. Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra. Dzisiaj szczególnie taki dzień świętego Macieja, to też dzień, kiedy uzupełnione zostało grono 12, ponieważ apostołowie tak rzeczywiście, żeby to przywrócić, to 12, skoro Pan Jezus ustanowił 12 apostołów, też odnośnie 12 pokoleń Izraela,
nowe pokolenia Izraela, można powiedzieć, nowy lud Boży. No dlatego też rzucono los, żeby wybrać Macieja ostatecznie. Chociaż jak wiemy z dzisiejszego hashtaga, no właśnie, tam były dwóch do wyboru i Pan Bóg zauważył tego Macieja. Zapraszam do odsłuchania albo obejrzenia dzisiejszego hashtaga. Wracamy. Ta pasterska, tak, to już mówiliśmy sobie. Więc było to coś ważnego, żeby było 12 apostołów. Apostołowie uzupełnili to grono 12 i potem ich następcy i innych też apostołów, bo nie wszyscy, nawet przecież święty Paweł też nazywa się apostołem, chociaż w gronie 12 nie był. I Barnaba też można apostołem nazwać, więc tych apostołów trochę było oczywiście. I oni potem ustanawiali kolejnych biskupów, czyli swoich następców. I tak to się dzieje do tej pory. Papież, biskup Rzymu i następca świętego Piotra jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno kolegium biskupów, jak wszystkich wiernych. Najpierw kolegium biskupów, to też zobaczcie, to jest bardzo ważne. Ta jedność, mówimy tak o jedności między nami, wiernymi, ale jak ważna jest też jedność między biskupami, między kapłanami, biskupami, między kapłanami a wiernymi. Jedna z modlitw eucharystycznych tak to pięknie, fajnie mówi o tym w taki sposób, pokazując te kolejne punkty jedności. Ale papież jest podstawowym takim znakiem jedności dla całego Kościoła. Biskup Rzymu bowiem posiada wobec Kościoła mocą swojej misji, mianowicie zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła, pełną, najwyższą i powszechną władzę, którą ma prawo zawsze sprawować w sposób nieskrępowany. 408 to jest dekret Christus Dominus. I też tutaj oczywiście Lumen Gentium. Jakie mocne słowa mówiące, jeszcze raz może sobie powtórzmy, że biskup Rzymu bowiem posiada wobec Kościoła, całego Kościoła, mocą swojej misji, czyli to nie jest na mocy sakramentu, tak, osobnego nie ma sakramentu papiestwa, tylko szczególna misja następcy świętego Piotra, biskupa rzymskiego, jest właśnie taka, że ma władzę nad całym Kościołem, jest pasterzem całego Kościoła. Czyli właśnie też zawsze, dlatego chcemy się wsłuchiwać w głos Ojca Świętego, wsłuchujemy się w głos płynący z Watykanu, ze stolicy świętego Piotra, ponieważ to jest nasz własny pasterz. I to jest bardzo ważne, żeby też papież myślał o tym w taki sposób, a my o papieżu, że papież jest też pasterzem całego Kościoła. Jest oczywiście biskupem swojej diecezji, ale też jest biskupem całego Kościoła, można powiedzieć, chociaż każdy ma takich swoich trzech pasterzy podstawowych. Każdy ma swojego papieża z nas, to już mam wspólnego, biskupa dla diecezji, proboszcza. No, bo każdy ma swojego proboszcza, bo leżymy, nie? Jak czasami jesteśmy zmęczeni, to leżymy. No, mieszkamy na terenie konkretnej parafii, tam gdzie właśnie się mówi, tak też to tłumaczy się ludziom, bo też niektórzy nie wiedzą, gdzie jest moja parafia, czy jest moja diecezja, to może łatwiej, ale parafia tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie przebywasz, tam, gdzie śpisz, no, chyba że ktoś jest takim tułaczem, który co chwilę zmienia swoje miejsce, ale z reguły mamy miejsce stałego zamieszkania, nie chodzi o zameldowanie, tylko zamieszkanie i tam jest twój proboszcz, i tam jest też twoja parafia, to ona należy do konkretnej diecezji. No i diecezja to już wiadomo, że w kościele katolickim jest, chyba że jacyś jesteśmy innowiercami, to wtedy nie. Dobrze, kochani, wracamy do naszego tematu. Wielka władza papieża, wielka władza, najwyższa, powszechna, ma sposób nieskrępowany, jakie to w ogóle jest mocne określenie, nieskrępowany sposób. Rzeczywiście jest praktycznie, no wiadomo, nie może papież zmieniać tego, co jest Boże w Kościele, ale ma władzę praktycznie absolutną, można powiedzieć, nad Kościołem. Nie ma tutaj władzy nikt nad papieżem. To jest takie niesamowite, nieskrępowany sposób. Kolegium, czyli ciało biskupie, posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, gdy pozostaje w łączności z biskupem Rzymu, następcą Piotra jako jego głową, czyli biskupi jako całość, którzy się na przykład gromadzą na synodzie, soborze, czy w ogóle jak mówią jakąś pewną rzecz jako biskupi świata, to wtedy uczestniczą w tej autorytatywnej władzy, wtedy kiedy są w jedności z Piotrem. Gdyby byli nie w jedności, to nie mają tej władzy. To musi być ta jedność zachowana, wtedy dopiero jest, można powiedzieć, mają tą władzę pełną.
Kolegium to jako takie jest również podmiotem najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem. Władza ta jednak może być wykonywana wyłącznie za zgodą biskupa Rzymu, czyli biskupi są, nie są tylko dla swojej diecezji, ale dla całego Kościoła powszechnego. Powinni troszczyć o cały Kościół powszechny, co chociażby na przykład widać na przejawie misji, nie? Że na przykład biskupi wysyłają na misję swoich kapłanów, ktoś powiedział, kurczę, ja mam mało księży, to będę jeszcze wysyłał gdzieś do jakichś innych krajów afrykańskich, tam niech sobie już szukają swoich księży, nie? Ale to jest też wyraz troski o cały Kościół. Biskup, wiadomo, no, chciałby mieć u siebie księży wspaniałych, jak najlepszych i oczywiście pewnie ma, ale też powinien troszczyć się o misję. To jest też zadanie biskupa i inni biskupi powinni też być chętni do tego, żeby księży tam wysyłać. Oczywiście pewnie nie wszystkich, no bo też te diecezji musi pracować. Kolegium biskupów wypełnia w sposób uroczysty władzę na całym Kościele, na Soborze Powszechnym. To, co mówiłem przed chwilą. To jest uroczysty sposób sprawowania władzy nad całym Kościołem. Sobór Powszechny ma tylko wówczas miejsce, gdy jako taki zostaje przez następcę Piotra zatwierdzony lub przynajmniej przyjęty. Tu jest odnośnik do też Soboru Watykańskiego II, który właśnie, żeby Sobór Powszechny musi być zatwierdzony przez papieża. Jeżeli papież nie zatwierdzi, to znaczy, że on jest nielegalny i nie ma takiej władzy nad Kościołem. Jakie to wszystko jest ważne. Każdy taki szczegół zobaczcie. Kolegium biskupów, jako złożone z wielu jednostek, wyraża różnorodność i powszechność ludu Bożego, a jako zgromadzone pod jedną głową, wyraża jedność trzody Chrystusowej. Czyli no, każdy biskup pochodzi z innego krańca świata, z innej diecezji, z innego kraju. Wyraża też właśnie nadzieje, bóle, radości i pewne jakieś to, czym żyje dany lud. No i to jest właśnie różnorodność ludu Bożego, ale też są jedno, więc pokazuje, że lud Boży jest jednością też. Poszczególni biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich kościołach partykularnych. Czyli to, co mamy z papieżem na cały kościół, to też się przekłada na kościoły diecezjalne. Jako tacy sprawują swój urząd pasterski nad powierzoną sobie częścią ludu Bożego, wspomagani przez prezbiterów i diakonów. Każdy biskup jednak jako członek kolegium biskupiego podziela troskę o wszystkie kościoły, to co mówiliśmy. Nie może tylko troszczyć się o swój kościół, to wynika z dekretu Christus Dominus Soboru Watykańskiego II. Przede wszystkim dobrze zarządzając własnym kościołem jako cząstką kościoła powszechnego, przyczyniając się w ten sposób do dobra całego mistycznego ciała, który jest także wspólnym ciałem kościołów, co też pokazuje, że to nie jest tak, że teraz, nie wiem, biskup ma wszystkim myśleć, całym kościele, tylko nie o swoim, od tego jest papież, inni biskupi, każdy ma swoją część, ale tak jak wiemy, to co ty zagospodarujesz dobra w sobie, no to też będzie dobrem dla całego ludu, nie? Dla wszystkich innych, czyli to co jest dobre w tobie też służy innym i rzeczywiście no to chodzi, nie? Że żeby był porządek, żeby też to ogarnąć jakoś tak, no to każdy biskup ma swoją diecezję i on ma się zatroszczyć, żeby tu było jak najlepiej, żeby tu byli święci kapłani, święci też jego współbracia biskupi, jeżeli ma jakichś biskupów pomocniczych, diakoni i wszystkie stany kościoła. On ma o to zatroszczyć się. Po to ma też księży, żeby mu w tym pomagali, nie? Tak to właśnie wygląda. I czyli biskupi, prezbiterzy i diakoni pomagają swojemu biskupowi. Teraz trwamy też w czasie modlitwy za nowych, niedługo już wyświęcanych prezbiterów, diakonów. Pamiętajcie o swoich braciach, diakonach i klerykach 5 roku, którzy już na dniach, na tygodniach będą przyjmować święcenia diakonatu i prezbiteratu. Bardzo potrzebują modlitwy, postu, naszego wyrzeczenia w ich intencji. Idźmy dalej. Troska ta będzie obejmować szczególnie ubogich, prześladowanych za wiarę, a także misjonarzy, którzy pracują na całej ziemi. U nas w archidiecezji też jest taka prośba, można wejść na stronę naszej archidiecezji na Facebooku, czy w ogóle na stronę internetową, tam też nasi misjonarze potrzebują pomocy. Jeżeli ktoś chce jakoś ich wesprzeć, serdecznie do tego zapraszam. Zorientujcie się, czy może wasi księża misjonarze w związku z tymi rzeczami, które się dzieją na świecie, nie potrzebują pomocy szczególnej teraz, żeby przeżyć i żeby służyć dalej tym ludziom. To są też nasi bracia, którzy pochodzą z naszych rodzin, naszych parafii, naszych diecezji i są po prostu naszymi kapłanami, bo jesteśmy wszyscy w kościele, więc warto ich wspierać. Kościoły partykularne sąsiadujące ze sobą oraz posiadające jednorodną kulturę
tworzą prowincje kościelne lub większe jednostki nazywane patriarchatami lub regionami. Biskupi tych całości mogą gromadzić się na synodach lub soborach prowincjonalnych. W podobny sposób konferencje biskupów mogą dziś wnieść wieloraki owocny wkład do konkretnego urzeczywistnienia się poczucia kolegialności. Tutaj mamy też z Lumen Gentium. U nas też to widać, konferencja Episkopatu Polski, nie? Gromadzi się na Jasnej Górze. Jakieś są też rada stała tej konferencji, która na przykład teraz w tym czasie pandemii też pewne decyzje podejmowała. To jest właśnie to, że biskupi polscy mają wspólną konferencję biskupów i razem podejmują pewne decyzje dla jedności, nie? Bo czasami jest tak i do tej pory, to myślę, że też jest kwestia, co musimy na tym jeszcze popracować. Czasami jest tak, że kwestie dyspensy, nie? To w danym mieście, no Warszawa na przykład ma tak, że jest Wisła, dzieli i dwie decyzje są w Warszawie, nie? Czasami się tam panu śmiać ludzie, że na grilla można pójść na jedną stronę Wisły, a na drugiej nie, no bo na przykład jeden biskup dał dyspensę w piątek jakoś w ten czy nie. Każdy ma biskup w swojej decyzji prawo do tego, nie? Chociaż słyszałem nawet dzisiaj o czymś takim, że jest taka jedna wioska między diecezją kielecką a radomską, gdzie właśnie jedna część wioski jest w tej diecezji, a druga w tej i może być nawet w jednej wiosce zupełnie inaczej. To już w ogóle jest hardcore. Warszawa to jeszcze rozumiemy, ta Wisła tam płynie, nie? Chociaż to też jest takie ciekawe, że akurat warszawsko-praska diecezja i diecezja warszawska jest, nie? A tutaj to już w ogóle jest. No więc to też jest takie ciekawostki. Ta konferencja Episkopatu Polski jest właśnie po to, żeby inne konferencje biskupie są po to, żebyśmy bardziej w jedności razem dążyli za Panem Jezusem. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać w kolejnych 7 wspaniałych. Następny odcinek będzie dotyczył misji nauczania, związanej też właśnie z sakramentem święceń. Może jeszcze zdążymy wtedy, zobaczymy misję uświęcania i rządzenia. I wtedy to by było takie sensowne, żeby tak to ująć, bo wtedy byśmy domknęli tą dygresję taką katechizmową i wrócimy do normalnego cyklu już do tej części katechizmu, gdzie jest mowa o sakramentach. Więc misja nauczania, uświęcania i rządzenia będzie najwyżej trochę dłużej, ale zrobimy to wszystko naraz. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Nie wiem, czy oglądacie. Pewnie oglądacie już to po naszych modlitwach, więc życzę Wam jak najlepszej nocy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Tym wszystkim, którzy byli też na kapliczce, pomimo tego, że się nie udało być na przykład wczoraj, 13 maja, wybaczcie jeszcze raz, tak jak przepraszałem już, zaczęła się normalność i trzeba wrócić do pracy, a czasami w tej pracy jest, zwłaszcza w mediach, dosyć sporo rzeczy nieprzewidywalnych i nie zawsze się da pewne rzeczy jakoś dopiąć, mimo tego, że się chce, bo są pewne rzeczy nie od nas do końca zależne, ale dziękuję Wam za Waszą wyrozumiałość, jesteście wspaniałą wspólnotą, która też to rozumie, za to Wam bardzo dziękuję. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.